Został ogłoszony przetarg na rewitalizację bulwarów Ksawerego Dunikowskiego i Marii i Lecha Kaczyńskich. Bulwar Dunikowskiego to w tej chwili największa inwestycja, która dotyczy rzeki Odry i kontaktu miasta z rzeką. Pierwszy odcinek pomiędzy Mostem Piaskowym a Akademią Sztuk Pięknych, odcinek o takim charakterze spacerowo parkowym z dużą ilością zieleni, będzie miał przeformatowane trawniki i dużą ilość nasadzeń. Drugi fragment, taki najbardziej spektakularny, to jest fragment przy Akademii Sztuk Pięknych, takiego dużego amfiteatru wodnego, który do samej linii wody będzie pozwalał zejść. To będzie również miejsce na takie krótkie cumowanie małych jednostek pływających. Zaraz dalej wchodzimy w bulwar Kaczyńskich. Wchodzimy dosłownie, bo będzie można w sposób ciągły przejść pod Mostem Pokoju taką specjalnie podwieszoną kładką pływającą tak naprawdę, która będzie dawała możliwość bezkolizyjnego przecięcia ruchu kołowego z Mostem Pokoju i wejścia na bulwar Kaczyńskich. Projekt jest zwycięską pracą Piotra Żurawia w konkursie przeprowadzonym w grudniu 2008 roku przez magistrat na koncepcję rewitalizacji bulwaru Ksawerego Dunikowskiego.